Dzień dobry moi drodzy, z tej strony dedukcyjna, no i troszeczkę mnie to nie było, ale taką już mam tendencję do znikania. A potem pojawienia się, na chwilę i potem znowu znikam. Ale nie no, mam nadzieję, że tym razem trochę przetrzymamy na tym YouTubie dłużej. Dzisiaj przychodzę do was z vlogiem. Myślałam o... reading vlogiem oczywiście. Myślałam o maratonie czytelniczym, ale doszłam do wniosku, że nie jestem pewna, czy uda mi się wystarczająco dużo przeczytać, żeby zrobić z tego maraton czytelniczy. Także no... zostaniemy przy vlogu, chociaż pozycji do przeczytania przygotowałam sobie całkiem sporo. Tam jest chyba z 5 książek, o ile się nie mylę. Także już bez zbędnego przedłużania zapraszam was na mojego Instagrama, bo tam się fajne rzeczy dzieją. No i po prostu przejdę do pokazywania wam książek. Dobra, jestem tutaj gotowa do pokazania wam, co dzisiaj mogę przeczytać. Zacznijmy od rzeczy, którą na pewno dzisiaj przeczytam. Jest to Siedmioro Świętych Bez Twarzy, ja tę książkę już zaczęłam. Jestem na stronie 95. Jest to mój recenzent, także trzeba się brać do roboty. Na ten moment podoba mi się całkiem... takie, tak wiecie, takie 3 na 5 bym mogła powiedzieć. Całkiem wciąga. Na początku miałam mieszane uczucia, teraz jest już lepiej. Czuję bardzo vibe, jak podejść rozpruwacza. Jak się ta książka nazywała? Czekajcie, bo ja jestem ślepa, nie mam soczewek. Jak podejść rozpruwacza? Dokładnie tak się ta książka nazywała. I tak, i wydaje mi się, że jest interesująca dla większości osób. Jest to wątek kryminalny, jest to fantastyka, taka dość nietypowa, bym powiedziała, bo książka opowiada o świecie, którym tak naprawdę rządzi tam 6. W sumie to 7 bóstw i ludzie się im podporządkowują. Niektórzy trafiają jakby pod skrzydła tych apostołów, dostają magiczne moce, inni natomiast są ich pozbawieni, ale nadal czczą bóstwa. No i wszystko kręci się wokół tego, ginie tutaj jeden apostoł i akcja obraca się wokół właśnie tego wydarzenia. To mogę powiedzieć o tej książce. Przejdźmy dalej, czyli do czegoś, co też bym chciała się bardzo przeczytać. Są to Dwory Petry Dworakowej. Ja uważam, że ta książka może mnie zmieść z planszy. Chociaż znam opinie również te negatywne na jej temat. Ja wiem, że jest ona bardzo krótka i że jest opowieścią o dorastaniu, bardzo bolesnym i skupiającym się głównie na relacji matka-córka. Wiem też, że ma przepiękne ilustracje i że niesamowicie szybko się czyta. Podejrzewam jakby, że będę płakać na niej. Także to mogę powiedzieć. Chociaż wiecie co, jak ja teraz przyglądam, to wcale nie ma ilustracji. A nie, tutaj są na początku. Dobra, okej, nieważne. Przejdźmy dalej. Dalej mam książkę, którą jaram się już od dłuższego czasu. Są to Normalni Ludzie, Sally Rooney. I kurde, chcę to przeczytać jak najszybciej, żeby obejrzeć serial, póki jeszcze mam HBO. O ile to w ogóle jeszcze jest na tym HBO, bo teraz z portalami streamingowymi się dzieją takie rzeczy, że ja nawet się wolę nad tym nie zastanawiać. Natomiast książka mnie strasznie intryguje. Ja jeszcze nie czytałam żadnej autorstwa z Sally Rooney. Mam na półce Gdzie jesteś, piękny świecie, natomiast też za nią nie chwytałam, bo dostałam ostrzeżenie, że lepiej nie chwytać za Gdzie jesteś, piękny świecie, jako za pierwszą książkę tej autorki. Czy wiem, o czym ona opowiada? Nie mam zielonego pojęcia. Zaraz tutaj sobie zobaczymy. Okej, jest tu mowa o dwójce ludzi, chłopak, dziewczyna, którzy mają pomiędzy sobą jakąś więź, której nie chcą zdradzać światu. Jest to dość intrygujące. Też na pewno intryguje mnie fakt, że książka skupia się bardzo na psychice bohaterów i robi to w oszczędny sposób, co okej, jest podwójnie intrygujące. O! Subtelne różnice klasowe, magnetyzm pierwszej miłości i skomplikowana prawda o rodzinie i przyjaźni. Kurczę, wydaje mi się, że to może być naprawdę dobra książka. No, jestem mega zaintrygowana, chciałabym ją dzisiaj przeczytać. Dalej lecimy. To jest I Kissed Sarah Wheeler, którą możecie kojarzyć z mojego Instagrama, bo ja ją czytam od, kurde, 3 miesięcy. Najpierw słuchałam ją w audio,
Niestety skończył mi się dostęp do Legimi, a ten z mojej biblioteki już tej nie obejmował, więc było mi niezwykle, niezwykle przykro. I no, zatrzymałam się w połowie, trochę przed połową. Potem zupełnie spontanicznie poszłam kupić ją w cenie okładkowej, będąc jeszcze mega wciągnięta, ale zabrałam się za inną książkę i tak się turlam z tą od 3 miesięcy sobie ją poczytując. Jestem na stronie 201, no i zostało mi stron około 200, 208 dokładnie, bo ma 409. Dobra. I ostatnia książka, i tu mamy poezję Marty Bijan. Wiecie, że ja kocham Martę Bijan. Książki Marty Bijan zawsze uderzają mnie z ogromną siłą i w odpowiednie miejsce, że ja po prostu nie mogę się z nich przez dłuższy czas otrząsnąć. Chwyciłam za poezję, bo zamówiłam sobie wszystkie książki, które ona wydała. To jest akurat tomik, więc no... Kurczę, muszę wam powiedzieć, że jestem mega zaintrygowana, bo ja poezji nie czytam. Ja poezji nigdy specjalnie nie rozumiem, no ale z racji, że autorką jest Marta Bijan, to po prostu musiałam wydać na to swoje pieniądze, żeby zobaczyć, czy podpasuje mi tak samo, jak jej powieści. Także tak, to jest cały mój stosik na dziś. Zaraz wam pokażę z grzbietami, żeby to wszystko ładnie tutaj wyglądało. Proszę was bardzo, o Jezus, przypał. Proszę was bardzo, tak to wygląda. Czemu to się nie chce wyostrzyć, halu? O, cudownie, trochę mi... Tak się to prezentuje. Ja mam mokre włosy, zaraz będę miała szopę na głowie, ale to nas nie interesuje. Ja po prostu się zabieram do czytania, bo nie ma co przedłużać. Chciałabym na pewno skończyć dzisiaj Siedmiu Świętych, te Wrony, i na pewno zacząć przynajmniej Normalnych Ludzi. Także dzisiaj lecimy intensywnie. I cóż, no nie będę przedłużać, odezwę się do was z jakimś update'em. Muszę wam powiedzieć, że jestem niesamowicie pozytywnie zaskoczona wątkiem romantycznym w tej książce. Jest naprawdę niezwykły. Ogólnie mamy tutaj do czynienia z Friends to Lovers, Lovers to Enemies i Enemies to Lovers. Ja jestem totalnie w tym zakochana. Jeszcze nie wydarzyło się tutaj nic konkretnego pomiędzy bohaterami, co przywodziłoby nam na myśl, że będą oni razem, ale ja to wiem z postu Inidia, że będzie tu wątek romantyczny Enemies to Lovers. A taka jest właśnie ich historia. I kurczę, muszę wam powiedzieć, że naprawdę... Wow, to jest bardzo dobrze napisany wątek romantyczny. Ja jestem w ogromnym szoku, bo dawno nie czytałam tak dobrego wątku romantycznego. W tym momencie, stan na stronę 160, skupiamy się głównie na przemyśleniach bohaterów, to co oni czują, jak bardzo próbują bronić się przed uczuciem, którym darzą drugą osobę. I jak bardzo siebie pragną i pragną powrotu do tego, co było kiedyś. Są zmuszeni w pewnym sensie do nawiązywania kontaktu ze sobą i ciężko jest im przyznać, że z każdą sekundą spędzoną dłużej z właśnie obiektem swoich, przeszłym w zasadzie obiektem swoich westchnień, jednak... No coraz trudniej jest im utrzymywać się na wodzy, tak to nazwijmy, i ignorować swoje jakieś tam przeszłe doświadczenia i uczucia. Naprawdę jestem strasznie pozytywnie zaskoczona tą książką. Mega mnie wciągnęła. Czytam i po prostu nie wierzę, nie? Myślałam na początku, że nie będzie mi ona odpowiadać, a faktycznie jest to znacznie lepsza wersja Jak upolować rozpruwacza, z, oczywiście w świecie fantastycznym. Naprawdę? Wow. Serio. Ja jestem mega pozytywnie zaskoczona, to już mówiłam. I co? I zabieram się do czytania dalej, bo zostało mi jeszcze trochę. Mam nadzieję, że się zdążę chociaż te dwie książki zaliczyć i zacząć trzecią. Także tak. Widzimy się w kolejnym update'cie. Wow, ja wam muszę powiedzieć, że jestem naprawdę okropnie pozytywnie zaskoczona tą książką. Wciągnęłam się, jak nie pamiętam w co tak ostatnio, chyba w Muchomory. No scam.
świetny wątek kryminalny. Super! Wątek romantyczny też niczego sobie. No po prostu ta książka jest cudowna. Jestem nią zauroczona totalnie. Daje świetny klimat. Taki klimat po prostu w fantastyce to jest cudo, złoto. Totalnie nie wiem, jak się skończy. Teraz w ogóle co to się dzieje, nie? Ja nie nadążam trochę. Ale jestem naprawdę zakochana w niej. Nie spodziewałam się tego, nie spodziewałam się, że aż tak mi się spodoba. Czekam na kolejne części. Znaczy, no wiadomo, jeszcze jej nie skończyłam. Ale myślałam, że nie będę tu nic zaznaczać, a już mamy 4 karteczki. Oczywiście, no, głównie wątek romantyczny, bo co innego mogłaby Matylda zaznaczyć w książkach. Natomiast, no kurde, nie no, muszę wam powiedzieć, że naprawdę jestem zaskoczona. Treść tak samo ładna jak okładka. Naprawdę. Idę czytać dalej, bo nie mogę się oderwać. Ja nie lubię smutów. Ja naprawdę nie lubię smutów, nie przepadam ze scenami erotycznymi w książkach, ale tu... To było tak dobrze napisane, ale to tak dobrze napisane, że ja jestem w autentycznym szoku, że można tak dobrze, tak poetycko opisać scenę 18+. Naprawdę? Pokłony dla autorki. Na pewno złapię za kolejne części. Naprawdę muszę wam powiedzieć, że jestem totalnie zauroczona. Akcja w ogóle tej książki, przechodząc już do meritum. Akcja tej książki jest tak niesamowicie angażująca, że ja po prostu nie mogę się oderwać. To, co się tutaj dzieje, ryje mi głowę. Wszystko jest przemyślane. Wszystko dzieje się w odpowiednim momencie. Jestem zakochana. Uważam, że to jest jedna z lepszych książek Winidia. Czytajcie to. Jeszcze oczywiście dam znać, jak skończę, bo za moment będę ją kończyła. Ale wow. Jestem totalnie zauroczona nią. Skończyłam. To było naprawdę intensywne. Bardzo angażujące. I no, dobra książka. Muszę się zastanowić, czy 4,25, czy 4,5. Jeszcze do końca nie jestem tego pewna, muszę to przemyśleć. Ale co mogę powiedzieć? Na pewno bohaterowie nie byli typowi, nie byli tacy, jakich spotyka się w większości książek, czyli to totalnie na plus. Ja ich bardzo polubiłam, bardzo żyłam ich relacjami. Nie mówię tu tylko o tych romantycznych, ale również o przyjaźni. Ogólnie uważam, że bohaterowie wykreowani byli niesamowicie. Jeśli chodzi o akcję, no to jak już mówiłam, bardzo angażujące. Czekajcie, bo ja to muszę coś z włosami swoimi zrobić. O. Akcja bardzo angażująca i mega mnie wciągnęła. Totalnie jestem zakochana. Język okej. Bardzo mi się przyjemnie go czytało tę książkę. Nie był jakiś mega poetycki. Natomiast no też nie był słaby, okej. Nie był prosty, dużo było różnego rodzaju epitetów, porównań, które wprowadzały dodatkowy vibe. No i co, no myślę, że to była naprawdę dobra książka, jeżeli ktoś lubi fantastyki. I na pewno, jeżeli komuś się podobało, jak podejście rozprowacza i ta cała ta seria, to myślę, że tą książkę powinniście przeczytać, bo jest znacznie lepsza. Zakończenia, w sensie rozwiązania sprawy kryminalnej, totalnie się nie spodziewałam. Zakończenie jest w ogóle tak mega intrygujące, że ja chcę wiedzieć, jak to się dalej rozwinie, bo no... Myślę, że będzie ciekawie, bo tu się będą grube rzeczy jeszcze działy. I co, no i pewnie full opinie zobaczycie na moim Instagramie, tutaj zapraszam, jeszcze raz was zaproszę i wam tutaj go podstawię pod nosek. Pięknie. Dobra książka, naprawdę dobra książka. Serio, polecam. Teraz zabieram się za Wrony, bo nie ma czasu do stracenia. I sobie myślę, że nagram cały film z czytania książek Sally Rooney. Nie wiem, czy to będą wszystkie jej książki, bo w zasadzie nie wiem, ile ona tych książek tam ma. Ale na pewno takie minimum 3. Miałam Normalnych ludzi i Gdzie jesteś, piękny świecie. Dokupię resztę. I,
i przeczytamy sobie na filmie, bo trzeba wrócić na YouTube'a. A teraz zabrałam się za dwory, dwory kiedy indziej. Za wrony, mam nadzieję, że mi już szybko pójdą, to raczej nie jest wymagająca czcionka i też ilość stron nie jest wymagająca, także myślę, że na spokojnie będę wracała z update'ami. Widzimy się zaraz. Odczucia mam takie, że ta książka uderza mnie okropnie. Ona jest strasznie uderzająca, jest strasznie przykra i wydaje mi się, że prawdziwa. Jakby... Są tacy ludzie, jak matka głównej bohaterki, jak ojciec głównej bohaterki. Wydaje mi się, że wiele rodzin boryka się z czymś takim. Jest to, bo przeczytałam tak naprawdę dwa pierwsze rozdziały, one nie są jakby podzielone na rozdziały, książka nie jest podzielona, natomiast można sobie tutaj dopowiedzieć i dorobić taki podział. Jestem na etapie, w którym główna bohaterka Basia jest dziewczynką małą i wszyscy bagatelizują jej potrzebę prywatności, to, że staje się dojrzalsza. Strasznie ciężka książka. Ciężko mi się ją czyta. Będę wam dawała dalej update'y. Na ten moment jestem naprawdę pod wrażeniem i jestem też ciekawa, jak będzie wyglądał Jestem głód. Bo również chciałabym przeczytać tę książkę od Petry Dworakowej, tak, nie pamiętam do końca jej nazwiska i imienia. Wow! Na ten moment czuję, że to może być 5 gwiazdek. Zmiana scenerii i kurde, coś tu jest. Trzeba to naprawić. Postać matki? Terrorystka, kobieta z problemami, która po prostu wyżywa się absolutnie na każdym członku swojej rodziny. To, jaki terror wprowadza w tej powieści, jest po prostu niewyobrażalne. Faworyzowanie jednej z córek na rzecz mszczenia się i wyżywania na drugiej. Po prostu nie mogłam znieść tej postaci. Ojciec w ogóle ciężko rozgryźć mi tą postać. Co to był, przepraszam za wątek, co to? What the fuck w ogóle? Co to miało być? Tak krzywdzące zachowanie w stosunku do Baśki, że ja po prostu czytałam to i ja nie wierzyłam. Było niedobrze autentycznie, jak czytałam zarówno o zachowaniu matki, jak i o zachowaniu ojca, jak i o zachowaniu córki Kaśki, która obserwowała, w jaki sposób do Basi odnosili się rodzice i naśladowała to. Przeokropnie uderzająca. 5/5. Wow. Język może nie był jakiś niezwykły, jednak no, podkreślam mimo wszystko to, że wszystko to dzieje się z perspektywy dziecka. A jeśli narracja była prowadzona przez matkę, no to wiadomo, no język nie był zatrważający, ale był taki prawdziwy, szczery i uderzający. Pokazywał idealnie psychikę zarówno córki, jak i matki. Po prostu toksyczność tej relacji mnie powaliła, nie? Ja czytałam tę książkę z myślą,
że z jednej strony chcę już ją skończyć, a z drugiej chcę mieć więcej tego, bo to było tak niesamowicie dobre. Totalnie wyjście ze strefy komfortu. Jestem głód, czeka na mojej liście, niedługo zamówię, bo wiem, że jestem głód jest chyba gorsze od wron. Natomiast dalej jestem niezwykle ciekawa innej twórczości tej autorki, bo wrony były po prostu czymś niezwykłym. Uważam, że każdy tę książkę powinien przeczytać. Jest to opowieść o dorastaniu w po prostu przemocowej rodzinie. Opowieść o dziecku, które traktowane jest gorzej, którego problemy są totalnie bagatelizowane. Obrzydliwe. Obrzydliwe, ale uderzające. I no, każdy powinien to przeczytać. Ja teraz jestem trochę... no, po prostu wypruta, można by powiedzieć, po tej książce, po przeczytaniu jej. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jest już późno, dlatego właśnie zmieniłam otoczenie, bo nie chciałam budzić... myślę, że to nie nastąpiło moich rodziców. Także no, widzimy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że Wam się ten vlog podobał. Był w sumie takim typowym reading vlogiem, jednak mam nadzieję, że przyjemnie Wam się to oglądało. Też liczę na to, że nie wyjdzie jakiś mega długi. A ja znikam. Dzisiaj się pewnie zabiorę jeszcze za kolejną książkę, bo po wronach potrzebuję czegoś totalnie luźnego. I co? No przeczytałam dzisiaj w sumie dwie książki. Jedną i trochę, bo Siedmiu Apostołów bez głów. O ile dobrze pamiętam tytuł. Zaczęłam już wcześniej. Czekajcie na kolejne filmy. Za parę dni mam w planach nagrać moją biblioteczkę i jak tam jest zorganizowana jeszcze przed wyjazdem na studia. I co? No mam nadzieję, że Wam się podobało. I widzimy się w kolejnym filmie.